Poniedziałek, 19 sierpnia, aktualności Agata Bańka. Dziś pracownicy spalonej fabryki Opak spotkali się z pracodawcą oraz przedstawicielami władz miasta i powiatu, a także instytucji, które oferują im pomoc. Spotkanie odbyło się w auli Zakładu Nieruchomości przy ulicy Kościuszki. Sala była wypełniona po brzegi. Spotkanie odbyło się dokładnie tydzień po pożarze. Właściciele firmy w oświadczeniu przedstawionym na początku spotkania poinformowali, że będą dążyć do odtworzenia spalonego zakładu. Na początku wszystko odbywać się będzie na bazie pozostałości przy ulicy Słowiańskiej, gdzie zakład pierwotnie funkcjonował. Tam utrzymają niewielką produkcję i jednocześnie zajmą się porządkowaniem pogorzeliska. Przy ulicy Wyszyńskiego zostało już utworzone prowizoryczne biuro, gdzie pracownicy będą otrzymywać informacje na temat dalszych działań. Do końca sierpnia wszyscy pozostają pracownikami zakładu, zapewniał Leopold Pączka, właściciel firmy. Mamy na tyle środków, by wszystkim wypłacić wynagrodzenie. Apeluję do wszystkich, by podejmowali zatrudnienie w innych zakładach, które oferują taką możliwość. Pewna grupa pracowników pozostanie w zakładzie, będzie praca na Słowiańskiej i przy sprzątaniu pogorzeliska. Staramy się o środki zewnętrzne, by zakład odbudować. Obecni na sali przedstawiciele Urzędu Pracy i MOPS poinformowali o możliwościach podjęcia pracy i możliwościach skorzystania z pomocy. A pogorzelisko wygląda tragicznie. Ogrom zniszczeń pokazuje film I Szczecinek zrealizowany dziś rano. Do Bornego Sulinowa przez tydzień zjeżdżali miłośnicy militariów, by uczestniczyć w 16. Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych Gąsienice i Podkowy. I zjechało ich tylu, że organizatorzy gubili się w rachunkach. W dniu otwarcia zlotu już zarejestrowano prawie 3000 uczestników i kilkaset pojazdów militarnych. Wyjątkowo też dużo odwiedzających jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Na tankodromie od rana do późnego wieczora słychać było ryk silników. W tym roku jest nadzwyczaj dużo pojazdów gąsienicowych. Tradycyjnie przyjechały na zlot placówki muzealne z Piły, Wałcza i Kołobrzegu. A więc przyjechaliśmy przede wszystkim z bronią i z działem. Z działem, które otwierało tutaj cały zlot w Bornym Sulinowie w czwartek. To jest D44 kaliber 85 mm. Strzeliśmy sobie na takim ładunku fajnym, pełnym, także huk był fajny i ciekawy. Oprócz tego mamy do poglądania broń. No i to w zasadzie wszystko. Broń, działo. Tylko do poglądania? Tak. Chociaż wszyscy chcą kupić. To jest takie frustrujące trochę. Ale też mamy do sprzedania jakieś tam drobne rzeczy, co nam na muzeum zalega jako stany. A co prezentujecie w Wałczu? W Wałczu mamy fortyfikacje, najlepiej zachowane na Wale Pomorskim. Mamy dwie schrony, które mają drzwi, mają wszystkie te elementy, które pozostawione zostały przez Niemców i no i nie zostały już szabrowane przez lata. Także są dodawane ciekawsze schrony, które są na terenie jednostki wojskowej w cyrku, były jednostki. Są czynne, można zwiedzać? Tak, trzeba zadzwonić do nas, bo nie jesteśmy muzeum takim państwowym, bo nikt nam nie płaci za to, żadne miasto, ani powiat, ani gmina, ani województwo. Więc mamy inne zajęcia w tym czasie, kiedy inni mogą tam, nie wiem, gdzieś tam indziej pracować w takich muzeach. Tak? Jest to inicjatywa prywatna, dlatego tak to wygląda. Który raz na zjeździe tutaj? Przynajmniej byłem na pierwszym i jestem na każdym. Czyli ciągłość od 16 lat. 2014 roku, 4 roku, przepraszam. Jestem cały czas. Uczestnicy zlotu pochodzą z różnych stron Polski. Przyjechali również goście z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, Rosji i Francji. To też tradycja. Wielu przywiozło swój ciężki sprzęt. Atrakcji było wiele. Podczas uroczystego otwarcia wystąpiła Złocieniecka Orkiestra Dęta. Codziennie odbywały się pokazy sprawności ułańskiej. No tradycyjnie, jak są gąsienice, no bez podków nie rusz. Bornego nie ma. Znaczy jest borne, ale już nie ma tego smaczku, więc dlatego gąsienice zawsze muszą być. I podkowy obok gąsienic. Kolejny i piękny odcisk ślad konia. Cudowna rzecz. Co w dzisiejszym programie? Dzisiaj ułani malowane dzieci, czyli kawaleria w pełnym odkryciem. Przepiękny pokaz indywidualny, grupowy, władanie białą bronią. Będzie się działo. Czy to jest wybitnie trudna sztuka? Jest bardzo. Bardzo dlatego, że żeby umieć jeździć, to nie tylko jeździć. Ja 30 lat jeździłem konno, ale woltyżerka wymaga już wyższej umiejętności. Czyli trzeba poznać, dobrze być wysportowanym, to jest raz, i mieć świetnie poznanego konia, dwa, który jest wręcz przyjacielem, bo bez tego nie da rady.
Co decydowało o tym, że właśnie byliśmy tak znani tak to z tej ułańskiej właśnie, z tych ułańskich umiejętności? Ja myślę, że ułańska fantazja chyba jest takim najprostszym, najczytelniejszą odpowiedzią na to pytanie. Wieniawa Długoszowski, pierwszy kawalerzysta RP, wszystkim powiedział kiedyś, jak wstąpił do kawalerii, a był piechocińcem, po paru dniach Belina mu rozkazał, będziesz kawalerzystą, powiedział, że kawaleria musi kochać trzy litery na K. Koń, kobieta i koniak. Czy trudno być ułanem w dzisiejszych czasach? Tak, wszystko trudno jest, dlatego że czasy są bardzo skomercjalizowane i to, że jesteśmy tutaj, to jest super, żeby ludziom przypominać. Ja tylko powiem, z wczorajszego dnia dwie osoby do mnie podeszły i naprawdę dziękowały i gratulowały to, co ja mówiłem i to, co koledzy reprezentowali. To było cudowne chwile dla mnie osobiście, czyli warto to robić. Skąd przyjechaliście? Wy ułani. Ja jestem z pięknego Chełmna, a niedaleko od Chełmna jest miejscowość Grudek, koło Świecia i są właśnie moi przyjaciele z klubu Czarna Podkowa Jeździeckiego. I tak tworzymy świetny duet. Tworzycie świetny duet, przekazujecie pasję z pokolenia na pokolenie, bo widzę, że są też bardzo młode osoby. Tak, jest ojciec Hubert Lemańczyk, prezesem klubu, a jego syn Wojtek Lemańczyk prowadzi całą tą kawalerię, która się pojawi za parę chwil na naszym placu. Także i faktycznie Hubert przekazał Wojtkowi szablę jako znak, że teraz ty, synu, rządzisz. Ja się będę lekko przyglądał z tyłu, aczkolwiek jego mądre uwagi są potrzebne, ale już nowe pokolenie teraz jest i super. Czy ułani byli na każdym zlocie? Wy ułani? Jest tak. I taka tradycja została wymyślona przez organizatorów. Może nie my jako my, ale ja jestem tu z kawalerią chyba po raz dziesiąty, przygotowując wspaniałe, myślę, że wspaniałe opowieści o kawalerii, o tamtym czasie, o II Rzeczpospolitej. Codziennie można było pojeździć po tankodromie. Były dziesiątki straganów z różnego rodzaju akcesoriami militarnymi. Nie zawiodła też gastronomia. Miłośnicy podniebnych wrażeń mogli polatać poczciwym Antkiem, który przyleciał ze Szczecina. Latały też miejscowe ultralekkie samoloty, wiatrakowce i śmigłowiec. Jedną z dużych atrakcji była rekonstrukcja obrony ratusza w Karbali. Tam żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wraz z żołnierzami z Bułgarii przez 3 dni w kwietniu 2004 roku odpierali ataki tzw. armii Mahdiego usiłującej zdobyć City Hall, czyli ratusz. Po stronie rebeliantów było kilkudziesięciu zabitych, a po stronie obrońców tylko jeden ranny. O tej bitwie mówi się, że była to największa bitwa w tym tysiącleciu stoczona przez Wojsko Polskie. W zlocie uczestniczyło kilku żołnierzy walczących w Karbali. Uczestniczyłeś w największej powojennej bitwie, w której brali udział żołnierze Wojska Polskiego. Tak, brałem udział w takiej bitwie i czy miałem przyjemność? Tak, moim zdaniem miałem przyjemność, bo sprawdziłem się jako żołnierz podczas tych działań i jest to dla mnie był to dla mnie wielki sprawdzian i możliwość uczestniczenia w takiej bitwie. Na pewno ogromne przeżycia. Tak, to te przeżycia są i to bardzo duże i każdy przeżywa je w sposób indywidualny i osobisty. Czy one się odbiły w jakiś sposób, bo na pewno za chwilę się pojawi takie pytanie, czy one się odbiły? Nie, u mnie takich jakby reperkusji zdrowotnych, psychicznych nie było z mojej strony w stosunku do mnie. Czy ta bitwa śni się po nocach, czy nie? Nie. To muszę powiedzieć tak, to każdy indywidualnie do tego podchodzi, tak? Ludzie sobie zdają sprawę, że jest coś takiego jak PTSD, ale czyli ten stres pola walki, ale tak jak powiedziałem, to jest indywidualne dla każdego z nas, żołnierza, który bierze udział w takich działaniach bojowych i u jednych się to pojawia, a u innych nie. Dzisiaj będzie tutaj przedstawiona inscenizacja tej bitwy. Jesteś ciekawy, na ile będzie odtworzona? Tak, bo na pewno to przywoła w jakiś sposób moje wspomnienia związane z tamtym okresem. Każde takie wydarzenie powoduje to, że te wspomnienia pojawiają się na nowo. Nie wszyscy mieszkańcy Bornego byli zadowoleni ze zlotu. Wielu narzekało na hałas, tłok w sklepach i inne utrudnienia.
Jednak zdecydowana większość uważa, że dzięki zlotowi obornym jest głośno nie tylko w Polsce i jest to jakaś szansa na dalszy rozwój miasta, którą trzeba wykorzystać. Powoli opada zlotowy kurz, którego w tym roku było bardzo dużo. Zlotowicze powoli opuszczają miasteczko Zlotowe. Wyjeżdżając nie mówią żegnajcie, ale do zobaczenia na zlocie zimowym, który odbędzie się już w lutym. Jechali ponad 1500 km, zmagali się z pogodą i własnym zmęczeniem. Jechali dla siebie i przede wszystkim dla chorej dziewczynki Nadii, która zmaga się z nieuleczalną chorobą. Na trasie spotykali ludzi, którzy wspierali ich w realizacji zadania, które sobie wyznaczyli. Chcieli uczcić jubileusz 40-lecia małżeństwa, chcieli zebrać pieniądze na turnus rehabilitacyjny dla dziecka. W niedzielę państwo Józefa i Józef Włodarczykowie zakończyli swoją podróż tam, gdzie ją rozpoczęli, czyli w Szczecinku. Na Placu Wolności czekali na nich najbliżsi. Dzisiejszego dnia. Tak witają właśnie mieszkańcy Szczecinka. No i rodzina. I rodzina, tak, siostra bardzo podobna. Drodzy państwo, ja w imieniu pana burmistrza miasta Szczecinek, którzy w szczytnym celu, przede wszystkim dla Nadii, która jest chora, która choruje na bardzo ciężką, naprawdę schorzeniową chorobę, zmaga się z nią wiele, wiele lat i tak naprawdę wymaga dużej i częstej rehabilitacji, a sami wiemy, że to jest bardzo kosztowne. Ci wspaniali ludzie jechali. 1520 km na 40. rocznicę ślubu. Jak przebiegała podróż? 18 dni. To spokojnie, znaczy 14, bo 4 dni odpoczywaliśmy. Nie? Spokojnie, codziennie kręciliśmy i co tam? Kręciliśmy do przodu, 10 kilometrów, że przeważnie się rozgrzewaliśmy, nie? A później spokojnie, kręci się, odpocznie się, pojedzie się, prześpi i codziennie tak, to samo się robiło. Przede wszystkim ludzie mili. Przyjmowali pod swój dach, zaufali, jak to się mówi, nie? O obcym ludziom. Było fajnie. Czekali na was? Czekali, wydzwaniali, kiedy przyjedziemy, nie? Ogólnie mówiąc, było warto jechać, nie? Choćby z tej naszej 40. rocznicy, ale przede wszystkim dla tego dzieciaka. I zobaczymy, może tam się tych pieniążków nazbiera. Ludzie są dobrzy jednak, nie? Co dużo mówiąc. Podróż w szczytnym celu. Pogoda była sprzyjająca? No powiem, na 14 dni mieliśmy 3 dni tylko pogody, nie? 3 dni pogody, nie? Ale byliśmy zabezpieczeni, bo mieliśmy specjalne peleryny tam. Już nie będę opowiadał, że burza czy coś nas spotkała, bo to normalna sprawa jest, nie, w podróży, nie? Gdzie państwo nocowaliście? No różnie. U księży, u zakonnic, w prywatnych kwaterach, no wszędzie. Kwatery mieliśmy załatwiane, tylko podawany był adres i dojeżdżaliśmy do tego adresu, nie? No i fajnie. No byliśmy witani przez burmistrzów, wojewodów i tak dalej. Wszystko jest na Facebooku, co ja będę powtarzał, nie? A co jedliście w czasie drogi? Bo to jednak wymagająca podróż. To znaczy my w czasie drogi to mieliśmy te swoje elektrolity, nie? Te batoniki energetyczne, no i jako mężczyzna to trzeba było coś solidnego na drogę wziąć, nie? I solidnego, jakaś kiełbaska, po drodze się jakiś obiad zjadło, kawę wypiło. Czasami jak nie było kawiarni albo to do sklepu zajechaliśmy, poprosiliśmy i kawę wypiliśmy, bo jednak ja tak nauczony jestem, że muszę tą kawę wypić, nie? No i takiego powera dostawaliśmy i jechaliśmy dalej po prostu, tak, nie? Czy inni uczestnicy ruchu byli życzliwi? Powiem szczerze, że na ogół dobrze. Na ogół jest wszystko dobrze, nie? Gorzej jak tą dziesiątką wracaliśmy, no to tam było jak było, nie? No, ale to powiem tak, że u nas trzeba chyba jeszcze 100 lat, żeby kierowcy zrozumieli rowerzystów, no i tyle, nie? Gdzie następna podróż po takim treningu? Nie wiem, bo już żona coś tam kombinuje dalej, nie? Ale to na drugi rok.
coś pomyślimy i to na pewno będzie też w lipcu, w sierpniu, bo w lipcu nie bardzo. No zobaczymy, coś kombinuje, nie? Jak coś wykombinuje, to pojedziemy, nie? Czy to była pierwsza Państwa taka długa podróż? Znaczy pierwsza taka długa podróż, bo tak jeździliśmy w koło komina tylko, nie? W koło komina to tam, powiem tak, mój rekord w zeszłym roku to 82 km, nie? No, a w tym roku... żony? No, żona zrobiła wyjazd do syna, no to 200 km, bo pojechała do Poznania w jeden dzień. W jeden dzień, nie? To taki rekord, nie? No, ale ja w tym roku 150 mam rekord, bo jednego dnia 150 km żeśmy przejechali. I powiem szczerze, że jakby trzeba było jeszcze jechać, to by... Człowiek pojechał, ja mówię, jeszcze trochę i byśmy razem się zrównali z tym rekordem, nie? No, ale kolarze nas wyjechali, taki klub, 20 km z nami jechali, później wspólne ognisko, tak, no fajnie, fajnie, tak, normalnie fajnie, nie? Czyli życzliwi byli ludzie. No, życzliwi byli, tak, małe gadżety, jakieś skarpetki, smyczka, tak, o, takie nie, no, my też mieliśmy takie drobne sprawy, drobne gadżety, to też żeśmy rozdawali, ulotek też mieliśmy dużo, to żeśmy porozdawali ulotki, no i co to dużo mówić, wyjechałem i wróciłem, szczęśliwy jestem. Wiemy, że podróż przebiegała bez większych problemów, ale czy były u Państwa takie momenty zwątpienia, coś takiego? Nie, nie było. U mnie kompletnie nie było. Żadnego. Jednak jeżeli się tak jedzie w dużo, za długa była nam przerwa ta 4 dni. To było za długo. Bo człowiek był już za bardzo taki rozleniwiony i ten pierwszy dzień ruszać to było ciężko. Ciężko. Także 2 dni wystarczająco by było. Czy do następnej wyprawy jakieś szczególne przygotowania będą przedsięwzięte? No nie wiem, no na pewno gdzieś pojadę. Ja teraz mam cały czas w głowie, że ja muszę całą Polskę przejechać w koło. Nie tylko taki kawałek. Ja również przy tym celu. No na pewno, jak najbardziej. A z czym Pani takim najbardziej, najprzyjemniejszym momentem się spotkała? Co to było? To było rondowo, jak nas przyjęli faktycznie i wójt, i wszyscy, i z tym tortem, to myśmy byli w szoku. Normalnie to był szok, a był najgorszy odcinek, dlatego że droga była tak w remoncie, że my prawie 4 km prowadziliśmy rowery, żeby tam do nich dotrzeć. No, a przyjęcie było niesamowite. A co było właśnie najbardziej męczące w sensie fizycznym? To znaczy chyba górki. Chyba górki i Kaszuby takie są najgorsze. Na Kaszubach to jest trochę tych górek, że... No i niespodzianka, jak jechaliśmy do Bydgoszczy, super ścieżka rowerowa, lasami wszystko i burza w środku, na górze stoimy. Ogromna ulewa z burzą i nawet się nie ma gdzie schować. A czy mają już Państwo jakieś przemyślenia po tej wycieczce, co można by zrobić lepiej w następnej? No na pewno, teraz to na pewno sobie wezmę kamerę i niech ludzie patrzą, jak jechaliśmy. I jakie były przeszkody, no, jakie były niespodzianki. Czego w takim razie Państwu życzyć? No następnej wyprawy udanej. W takim razie tego życzymy. Motocykliści zrzeszeni w klubie Ole Carter w sobotę świętowali 40-lecie swojej organizacji. Uroczystości odbyły się na terenie siedziby przy ulicy Staszica na Świątkach. Tradycyjnie już miłośnicy szybkiej jazdy na dwóch kółkach zaprosili krwiobóz, w którym można było oddawać honorowo krew. Na estradzie prezentowały się zespoły rockowe, dla dzieci przygotowano wioskę indiańską i miasteczko ruchu drogowego. Wszyscy mogli skorzystać z szybkich kursów udzielania pierwszej pomocy. 40-lecie klubu motocyklowego Ole Carter. Tak, 40 urodziny. Odchodzimy w tym roku. Klub działa na rynku polskim już od 40 lat, okrągła rocznica. No i tu dzisiaj z tego powodu wyprawiamy, mam nadzieję, piękną, wielką imprezę, na której będziemy się świetnie bawić, ażeby to 40-lecie uczcić. Oprócz tego krwiobóz? No, krwiobóz co roku. Kongres Polskich Klubów Motocyklowych to organizacja, która od wielu już lat organizuje zbiórkę krwi. Wiele dziesiątek litrów krwi zebraliśmy już w czasie trwania tych akcji i my jako Ole Carter
przyłączamy się do tej akcji i co roku zbieramy krew, nie tylko dla motocyklistów oczywiście, ale zbieramy ją, ponieważ mamy pełną świadomość, jak ważna jest to rzecz w procesie leczenia ludzi, nie tylko po wypadkach. Dlatego Motoserce i zbiórka krwi jest dla nas co roku tak ważną imprezą. Czy dzisiaj wszyscy członkowie już oddali krew? Nie wszyscy oddali, skłamałbym, gdybym powiedział, że wszyscy, bo nie każdy może oddać krew. Nie dlatego, że nie chce albo nie ma czasu, tylko dlatego, że pewne kwestie związane ze zdrowiem, ciśnieniem i tak dalej są brane pod uwagę i nie każdy może. Ale zdecydowana większość członków klubu co roku, nie tylko podczas tej akcji, oddaje krew, ponieważ jesteśmy w dosyć dużej grupie w Ole Carter honorowych dawcami krwi. Jakie atrakcje czekają dzisiaj? No przede wszystkim towarzystwo. My z ludźmi, którzy odwiedzają nas tutaj w domu klubowym Ole Carter, zawsze świetnie się bawimy. Dzisiaj przygotowaliśmy troszkę lepszą oprawę tego spotkania. Jest scena, będą zagrać zespoły, między innymi Gwiazda Wieczoru, Cleaver, którego to zespołu frontmanem jest jeden z naszych kumpli. Cała masa atrakcji w postaci dmuchanych zamków i zabawek dla dzieci oraz na co zwracamy uwagę szczególną, treningi udzielania pierwszej pomocy. Pani pyta o atrakcję, więc nie można do końca potraktować jako atrakcji tej nauki udzielania pierwszej pomocy. Ale my wiemy o tym, bo sami wielokrotnie braliśmy udział w takich sytuacjach, w których pierwsza pomoc okazała się być niezbędna i uratowała cudze życie. Stąd dzisiaj chcemy nie tylko pokazać, jak to się robi, ale również dać szansę, żeby każdy mógł przy użyciu fantoma sprawdzić, na ile te jego umiejętności mogą się okazać w pewnym momencie bezcenne. Jak rozwijał się klub przez te 40 lat? Jak rodzina. To jest tak, że w rodzinie są lepsze i gorsze chwile. W naszym przypadku, dzięki Bogu, tych lepszych była znacznie większa część. 40 lat to jest kupa czasu. Mówi się, że klub motocyklowy to grupa ludzi, którą jednoczy wspólna pasja do dwóch kółek. Ratownicy medyczni na 40-leciu klubu motocyklowego Ole Carter. Tak jest, przyjechaliśmy tutaj, żeby uczyć pierwszej pomocy, zabezpieczyć medycznie tą imprezę. No i mam nadzieję, że będzie dużo chętnych. Przygotowane są fantomy. Tak jest, jest to fantom dziecięcy i dla dorosłych, jako osoba dorosła. Będziemy uczyć po prostu podstawowych zasad pierwszej pomocy. Czy uczestnicy już tutaj zgłaszali się, chcieli próbować? Na razie nie, ale cały czas jesteśmy i myślę, że znajdą się odważni, żeby spróbować. Czy duża jest świadomość, jeśli chodzi o pierwszą pomoc wśród ludzi ogólnie? To zależy, może w jakiej grupie. Jeżeli osoby wyrażają chęć na to, żeby się uczyć, myślę, że dotrą, aby parę tam rzeczy się nauczyć, tak, żeby poznać podstawowe zasady. Na przykład motocykliści bardzo chętnie uczą się takich zasad, bo jeżdżą po całym świecie i często zdarza im się uczestniczyć w jakichś kolizjach drogowych, cokolwiek, i głupio stać i nic nie robić, tak? Czyli są bardziej świadomi niż inni ludzie. Może wyrażają dużą chęć po prostu, bo spotyka ich to, tak? Na co dzień. I to już wszystko w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy jeszcze relacje z pokazu ułanów na zlocie w Bornem Sulinowie oraz magazyn Vectra Media.